wkurza mnie nieraz taka bezsilność. Takie plany, czekało się na ten weekend. I w ogóle nie cieszy mnie to, że, znaczy, cieszy mnie, że wolne, że wyjechałem sobie, że tak jakoś, ale nie cieszy mnie to, że nie pojechałem nigdzie daleko. No lipa. Teraz widzę, jaki jest u mnie mankament. I nawet mogę go poruszyć. Bo to jest tak, jak człowiek się nastawia, już robi jakieś kilometry dłużej, przychodzi wolne i za każdym razem musiałby pojechać. Znaczy mówi się sobie, tak sobie mówimy, mówię ja, że o, teraz muszę. I słuchajcie, to im, jak nie wyjadę o czwartej, o trzeciej nad ranem, o piątej, to później jak wyjeżdżam, to już jestem wkurzony. A przecież to też jest fajnie. Też jest pozytywnie, też jest super. Ja bym chciał tak płynąć tym rowerem. Ja bym chciał, żeby to trwało, żeby było pięknie. A tu taki huragan, wiatr jest, duże porywy są. Ale to już nie chodzi o to, bo w jedną stronę się super jedzie. Najwyżej na powrocie by było ciężko. Ale ogólnie, tak jakoś chodzę, taki smętny, jadę i w ogóle tak jakiś nie mam takiego powera, że dzisiaj w ogóle. Tak jadę, bo jadę. Tak wiele mam powiem. Zatrzymam się, zatrzymuję się, stanę i się wpatruję w korony drzew, jak się huźdają te drzewa, wsłuchuję się w szum wiatru, później jak tam sobie mam tego tableta, to sobie jadę i słucham muzyki. Tam na początku trochę szarpnąłem, to akurat tak wiaterek w plecy zawiał, to tam chłopaków trochę sobie tak raz machnąłem, tu później drugi raz, oni się w ogóle nie spinali też. Później ja też tak jakoś, takie lelum polelum. Naprawdę. A że jestem zwyczajny i nagrywam, to nawet takie coś mówię wszystkim i przekazuję. No tak. Może czasami jest potrzebne takie zadumanie, żeby tak postać i podumać sobie i pomyśleć. No nie, no tak mam po prostu dzisiaj. Taki właśnie dzień dzisiaj mam. Co mam zrobić? Nic. Tylko tyle, że jak zwykle pozdrowić was wszystkich, podziękować, że jesteście, że jest te I like, że jest ta subskrypcja, że interesujecie się i na pewno wszyscy czekają na to, co będzie się działo właśnie w takie wiosenne dni, że daleko gdzieś się pojedzie. No widzicie, dzisiaj nie wypaliłem. Może przyjdzie ten moment, jakoś nie wiem. Trochę jestem zły na siebie, ale trudno. Chyba, że ci wszyscy tam, moi przyjaciele, kochani, coś powiecie, napiszecie coś pozytywnego. Nie wiem, sam na siebie jakoś tak, no fakt, że praca pracą była i jakbym chciał daleko wyjechać, no musiałbym całą ponockę, którą, bo nockę miałem, ponockę w ogóle musiałbym nie spać i pojechać od razu. I taki był zamiar, ale później przyszedłem, powiedziałem, a jednak się położę na chwilę. No tak. No i w ogóle inne tam jeszcze obowiązki były. No teraz tak o, podjadę, to coś takiego jest, podjadę, stanę sobie, rower oprę, połażę po welkach, popatrzę, posłucham, postoję, dosłownie, taki wyłączony jestem, no tak. With your pictures hanging on the wall.
wall. Is this the way it's meant to be? Only dreaming that you're missing me. I'm waiting here at home. I go crazy. Now you're gone. Now you're gone. I realize my love. No i miała być długa trasa. A tu Lipton wyszedł. No i trudno. Ważne jest to, że są chęci, że się wyjechało. Nie pojechałem nigdzie daleko. No trudno. Jeżeli kogoś zawiodłem, to sorry. Nie wyszło. Nie wyszło z różnych powodów. Nie wszystkie muszę objaśniać, ale takie najważniejsze to małe obowiązki. Ale nic się, jak to się mówi, jeszcze weekend majowy przed nami i inne weekendy, także się pojedzie. Damy radę. A teraz to ja tak sobie myślę. Ja tu cały czas jestem. Nawet tu jestem. Tak sobie myślę, że sobie coś wtrącę. No tak. Dobry batonik na pokrzepienie może być zawsze. Wieje dzisiaj, słuchajcie, wieje, jak w tą stronę jadę. Czyli na południe? Znaczy nie, no tak wieje, że teraz jak jadę w tą stronę od domu, jak jechałem, to w sumie momenty takie były, że mogłem jechać 35, 36 i w ogóle nie musiałem się spinać, po prostu lekko się pchało. Korbę się lekko, no lekko się obracało, tak, na obrocie. A tak jak już się mocniej przycisnęło tutaj momenty, to słuchajcie, to ja patrzę na licznik, a tam 51. Wow. No tak. Jestem na sobotnim wypadzie. Już jest taka godzina, że daleko się nie pojedzie, ale gdzieś się tutaj pokręci. O, nawet nie wiedziałem. Ten batonik to biała czekolada. Tu jest na nim biała czekolada. Jak już pokazywać, to wszystko, nie? Ten proteinowy, one są w tym, w Netto chyba nawet. No i biała czekolada jest. No tak, dobra. Jak coś mądrego będę chciał powiedzieć, to zaraz skoczę znowu przez kamerę, bo teraz mam pełną buzię batonika. A co wy na to? O, takie coś. Może być? Można takie coś pić? BCA Extra Shot. Taki strzał. Napisane jest tu, że zawiera substancje słodzące, płynne aminokwasy, rozgałęzione w optymalnych proporcjach 2-1-1. Suplement diety. Przed lub po treningu. Przed użyciem wstrząsnąć. I wybuchnie. Tak. Nie, to nie tak, że ja to piję non-stop, czy tak. Ja sobie pierwszy raz takie coś kupiłem. Tak, o, sprawdzić, co to jest. O co kaman i w ogóle. No, ten. No ci, co tu używają takich rzeczy, to wiedzą, nie? No sprawdzam. Jak to się mówi, kupuję i sprawdzam. Jeżeli mi posmakuje i jakiś efekt będzie, znaczy efekt taki, co tam, no efekt, no w ogóle jak zaakceptuję, to czemu nie? Będzie można od czasu do czasu spróbować. Dobra, za chwilę. My life is now or never. I ain't gonna live forever.
O ja. Wiedziałem, że one się tak kulają. Normalnie. Ale ja. Czasami tak bywa, czasami tak będzie i już. I nic na siłę nie będę robił i nie będę na siłę wymyślał, że muszę pojechać. Na przykład jak nie pojechałem, to na siłę nie będę robił czegoś z niczego. Czyli trasy jakieś, nawet ten, kręcę się tu, zaraz zmykam do domu, jakąś kawkę, ciasteczko, może coś tam innego zobaczę. Tak, no nie dało się i już. Rozbity jestem maksymalnie. Sorry. Tak to jest. A jak to niektórzy mówią, sorry, taki mamy klimat. No, patrzę, bo chyba motor będzie sunął. I to dwa nawet. O! No dwa motory będą sunąć. Nawet takie fajne. Zobaczymy. Nawet więcej. Trzy. Nie wiem. To coś leci. O, poprawili mi trochę humor. Together, could never turn around and run.
sobie.